I w pubie ciąg dalszy. Kuba jest znany z tego, że nie boi się trudnych pytań. Ładnie po polsku zdarza mu się odpowiadać. Co robi małemu? Ja robię. A to teraz nie ma. Dzień dobry Państwu, witamy na kolejnym cyklicznym spotkaniu sponsorowanym, zorganizowanym przez naszego sponsora, firmę Fortuna. Cykl nazywa się Bliżej Legii i dzisiaj Państwa gościem jest zawodnik, który ustanawia rekord za rekordem, jeśli chodzi o sukcesy w Legii, o czas pobytu. Kapitan Kuba Rzeźniczak, brawo! Kuba będzie w dalszym ciągu rozdawał zdjęcia z autografami. Spotkamy i ogłaszamy konkurs na krótką rymowankę, której bohaterem jest Kuba. Najlepiej jak pojawi się w tej rymowance nazwisko Rzeźniczak. Później te rymowanki, Kuba, wspólnie przeczytamy. Wybierzesz najlepszą i ta, która autor tej najlepszej dostanie od Ciebie koszulkę Legii. Czy Ci to pasuje? Pasuje. Dziękuję. Proszę Państwa, zaczynamy. Pytania do kapitana Legii Kuby Rzeźniczaka. Kto pierwszy? Proszę kolego. Kto ma mikrofon? Kto ma mikrofon, który kolega może... z którego kolega może skorzystać? Dobra, to zadaj. Zadaj pytanie, ja powtórzę. Pytanie brzmi, jaki klub z Ligi Niemieckiej uważa Kuba za najlepszy i czy to jest Bayern Monachium? Nikogo nie zaskoczy, jeśli powiem, że jest to Bayern Monachium. Z kilku względów, na pewno to, że grają najlepszą piłkę moim zdaniem, ale też dlatego, że gra tam Robert Lewandowski, któremu na pewno wszyscy kibicujemy. Miejmy nadzieję, że w tym roku wygrają Ligę Mistrzów. Dziękujemy bardzo. Poprosimy kolejne pytanie. Jeszcze tylko jedna sprawa. Dziewczęta, rozdajemy kartki, rozdajemy długopisy. Odpowiedzialność za drużynę. Dziękujemy. Prosimy kolejne pytanie. Proszę bardzo. Trzy pytania, dobra. Pierwsze. Dlaczego piłkarze po meczu nie podchodzą do sektora rodzinnego? Od razu niech Kuba odpowiada, nie? Znaczy, ja też jakąś polemikę na Facebooku tam z kibicami na ten temat prowadziłem. Po prostu no tak jest przyjęte, że bo myślę, że jeśli byśmy podeszli do trybuny sektora rodzinnego, to wtedy powinniśmy podejść do wszystkich innych trybun. To po pierwsze. No tak, ale tak się, nie wiem, często się też wzorujemy na wzorcach zachodnich, czy też na tych największych klubach, tam piłkarze praktycznie w ogóle nie podchodzą do kibiców, tylko dziękują z środka, czy też z jakiegoś tam sektora boiska. No u nas na stadionie jest taka tradycja, że wszystkim trybunom dziękujemy z daleka. Oczywiście zdarzają się też mecze, kiedy podchodziliśmy, bo takie się zdarzały. A najczęściej podchodzimy po prostu do żylety. No, tak się przyjęło. Też to jest taki głos drużyny. Ja osobiście też nie mogę decydować, czy podchodzimy, czy nie, tylko to musi być też myślę po konsultacji z kolegami.
I tak się przyjęło. Oczywiście ja wiem, że to jest duże przeżycie dla tych dzieciaków. Jeśli byśmy podeszli, na pewno przyjdzie taki mecz, że podejdziemy. Drugie, poproszę. Co chcesz robić po zakończeniu kariery piłkarza? Jeszcze takich sprecyzowanych, dokładnych planów nie mam. Oczywiście też wszystko zależy, co w danym momencie, na co będzie zapotrzebowanie. Wiadomo, że świat się bardzo szybko rozwija i zobaczymy, co wówczas będzie potrzebne. Mam nadzieję, że jeśli zdrowie dopisze i forma, to przynajmniej jeszcze z 10 lat w piłkę pogram, więc jeszcze tego troszeczkę czasu zostało. Jeśli miałbym oczywiście teraz kończyć, na co się nie zanosi, to oczywiście chciałbym zostać przy piłce, zostać albo trenerem, albo menadżerem piłkarskim, ewentualnie jakąś osobą, która się czymś zajmuje w klubie. Dziękujemy bardzo, Kuba. Poprosimy kolejne pytanie. Bardzo proszę, kolego. Zaliczyli ci gola z Albańczykami? Zaliczyli ci gola z Albańczykami? Zaliczyli mi gola? Nie ma wiedzieć. Może ty wiesz, Daniel, czy nie? Nie, z tego co tam chyba Wiktor Bołba mi mówił, to chyba zaliczyli. Spytamy Martę Ostrowską, ona wie. Proszę Państwa. Proszę Państwa, pytanie kolejne poprosimy. Kto ma pytanie? Kolega, bardzo proszę. Jaką formułkę wypowiada Kuba po nieudanym strzale na bramkę przeciwnika? Pi, pi, robimy pi. No myślę, żeby się nie nadawało do cytowania tutaj, ale chyba jakiejś jednej określonej nie mam. Myślę, że jest to w zależności od sytuacji. W zależności od sytuacji. Albo pi, pi, pi. Albo pi długie, albo krótkie. Kto ma pytanie? Pytanie kolegi brzmi, czy Kuba Rzeźniczak lubi grać na obronie? Znaczy, całe życie grałem na obronie, więc nawet nie wiem, jak to jest grać na ataku, czy też w bramce albo w jakiejś formacji ofensywnej. Oczywiście każdy młody dzieciak chyba marzy o tym, żeby grać w ataku, no bo najfajniejsze w piłce nożnej jest oczywiście strzelanie bramek. I jest fajne strzelanie bramek, nie powiem. No, ostatnio mi się udało kilka razy takiego gola zdobyć, ale na obronie czuję się dobrze. Tutaj występowałem całe życie i to jest moje miejsce. Dziękujemy bardzo, proszę. A nie oglądałeś, czy? Nie, ja. Ty się znasz na piłce, ja tylko wiesz, oglądam. Znaczy może inaczej, no to się... powiedz coś, żebyśmy się lepiej poczuli, to wiesz. Znaczy wydaje mi się, że jeśli chodzi o sam mecz, to nie graliśmy tam źle. Może w tej defensywie popełniliśmy te dwa błędy za dużo, szczególnie w tym kryciu w polu karnym, ale jeśli chodzi o ofensywę, o ilość sytuacji, które sobie stworzyliśmy, to może napawać optymizmem. Trzeba poprawić oczywiście skuteczność, bo jeśli chcemy w Europie oczywiście grać lepiej i wygrywać, to jeśli tych sytuacji się stwarza, trzeba je wykorzystywać, co pokazał przykład z zeszłego roku, gdzie w grupie tych sytuacji mieliśmy dużo, ale jak już mieliśmy, to wykorzystywaliśmy je i wygrywaliśmy mecze często 1-0, więc myślę, że to jest taki główny... Co powiedziałeś Igorowi Lewczukowi? Znaczy chyba na niego krzyczałem, że mi... Sam nie wiem, czy że nie puścił, czy że nie strzelił, bo już takie nerwy były. Wiadomo, końcówka, chcieliśmy doprowadzić do remisu, a sytuacja była do tego doskonała. Nie miałem do niego oczywiście pretensji, tylko takie... Ja na wojsku bardzo żywiołowo reaguję w stosunku do przeciwnika, do sędziego i do kolegów z drużyny, ale wszyscy wiedzą, że są to takie nerwy, które też w jakimś sensie pomagają mi się koncentrować, więc taki jestem, tak reaguję i akurat koledzy z drużyny to akceptują. Dziękuję, proszę bardzo.